Witam serdecznie, dużo huku, dużo się dzieje, to musi być Wojsko Polskie.pl. Zapraszam na program, dzisiaj wyjątkowe wydanie, wojskowo-sportowe, a to dzięki Marcinowi Gortatowi. Proszę zostać z nami. Poprady Made in Poland dla 15 Pułku Przeciwlotniczego. Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa na Półwyspie Helskim. Centralne obchody Dnia Weterana w Rzeszowie. A my gościmy dziś w oddziale specjalnym w Mińsku Mazowieckim. Żandarmi, jak widać, podnoszą swoje kwalifikacje, cały czas się szkolą, między innymi ze względu na specjalnego gościa. Ale zanim powiemy o tym wszystkim, przeniesiemy się teraz na północny wschód do Gołdapi, gdzie żołnierze z 15 Pułku Przeciwlotniczego dostali nowy sprzęt, systemy rakietowe Poprad. To nie tylko bardzo niebezpieczne wyposażenie, które potrafi razić cele przeciwnika, takie jak śmigłowce, samoloty i drony, ale też jest bardzo ciężki do wykrycia i poza tym jest produkowany w Polsce. Najnowocześniejsze w swojej klasie i wyprodukowane w Polsce. Zestawy rakietowe Poprad powstają w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał kluczyki do 9 takich zestawów żołnierzom 15 Pułku Przeciwlotniczego. To jest dobra inwestycja, aby ten sprzęt właśnie tu trafił do województwa warmińsko-mazurskiego, na wschodnią flankę NATO, w miejscu, w którym zapewni bezpieczeństwo Polsce i Polakom. Zestawy namierzają cel nie przy użyciu tradycyjnego radaru, ale ultranowoczesnej głowicy optoelektronicznej. Takie rozwiązanie sprawia, że do momentu wystrzelenia jednej z rakiet, które są na wyposażeniu Popradu, zestaw jest praktycznie niemożliwy do namierzenia przez nieprzyjaciela. Podstawowym zadaniem Popradów jest wykrywanie i niszczenie celów powietrznych. Wszystkich, które emitują ciepło. Takich jak samoloty, śmigłowce w zawisie, jak i rakiety skrzydlate. Jest wyposażony w 8 rakiet, 4 są na głowicy, 4 są w luku bagażowym. Rakiety są średniego zasięgu, mają odległość rażenia celu 5,5 km i wysokość 3,5 km. Są to rakiety Grom, jak i mogą być zastąpione rakietami Piorun. Zestawy Poprad będą służyć w pułku, który stacjonuje na północno-wschodnim krańcu Polski, dosłownie na granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sprzęt utworzy 3 plutony ogniowe. Żołnierze, by móc rozpocząć ćwiczenia na Popradach, odbyli kilkumiesięczne szkolenie. Moi żołnierze szkolili się pod nadzorem przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, otrzymywali wstępne przeszkolenie i od dnia dzisiejszego przystąpią już do szkolenia na etatowym sprzęcie. Przed nimi wyzwania. Wyzwania takie, że rozpoczną szkolenie taktyczne, będą wykonywać zadania ogniowe już w najbliższych tygodniach na centralnym poligonie sił powietrznych. 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy otrzymał nie tylko zestawy rakietowe, ale też nowoczesny system dowodzenia, który zapewnia ciągłą łączność z dowódcą zarówno podczas ćwiczeń poligonowych, jak i na ewentualnym polu walki. Kolejnym krokiem modernizacji jednostki będzie zasilenie jej nie tylko w sprzęt, ale także w ludzi. 15 Pułk będzie ukompletowany bardziej niż jest dotychczas. Na przykład absolwenci szkół wojskowych, a więc przede wszystkim młodsi oficerowie, będą trafiać tu, na wschód naszego kraju, do 16 Dywizji, ale także do nowo tworzonej 18 Dywizji. Jednostka z Gołdapi jest doskonale wyposażona. Do dyspozycji obok nowych Popradów ma przeciwlotnicze zestawy rakietowe KUB, przeznaczone do niszczenia celów lecących na małych wysokościach, zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG oraz przenośne zestawy przeciwlotnicze GROM. Nasze województwo, jeśli chodzi o obecność wojska, jest szczególnie dobrze nasycone obecnością wojska, choć cieszą nas także plany stałego zwiększania tej obecności w naszym województwie. To ma znaczenie przede wszystkim jednak dla bezpieczeństwa państwa, dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Siła odstraszania na wschodniej flance dzięki modernizacji armii stale rośnie. Poprady są tylko jednym z elementów wyposażenia. W 2015 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało kontrakt na prawie 80 takich zestawów za ponad 1 mld zł.
w Mińsku, w tych pięknych okolicznościach przyrody, można też podziwiać sprzęt i wyposażenie żandarmerii wojskowej. A propos pięknej pogody, to teraz zabieramy Państwa nad morze do Juraty, ale nie na plażę, o nie, 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 tylko do sali wykładowej, bo właśnie tam na Półwyspie Helskim odbyła się kolejna edycja letniej szkoły cyberbezpieczeństwa. Styczeń tego roku. Służby zatrzymały Polaka i Chińczyka podejrzanych o współpracę z chińskimi służbami specjalnymi. Obaj spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Z materiałów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że obaj panowie dopuścili się działań szpiegowskich przeciwko Polsce. Miejsce, gdzie najczęściej działają szpiedzy, nie ma granic. To cyberprzestrzeń. Przestrzeń, która zdominowała niemal wszystkie dziedziny życia. Na co dzień korzystamy z telefonów, na co dzień korzystamy z poczty elektronicznej, na co dzień korzystamy z bankowości elektronicznej. W wymiarze państwowym nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od bezpieczeństwa systemów, które dotyczą czy infrastruktury krytycznej, czy zabezpieczeń naszych elektrowni, czy zabezpieczeń naszych systemów związanych z podtrzymywaniem podstawowych funkcji. Dlatego tak ważne jest, by państwo potrafiło skutecznie bronić cyberprzestrzeni. Zgodnie z przepisami Sojuszu Północnoatlantyckiego od 2014 roku cyberprzestrzeń jest domeną operacyjną działań militarnych, w której Sojusz musi działać tak samo skutecznie i aktywnie, jak na lądzie, w powietrzu i na morzu. Bo cyberprzestrzeń jest kolejnym ogniwem ewolucji działań wojennych. Cyberprzestrzeń to jest na tyle charakterystyczna domena i różniąca się od wszystkich innych tym, że tutaj kluczowy jest czas i tempo działań. Jak widać, ja mam na sobie mundur lotniczy, gdzie tak naprawdę również rzeczy dzieją się bardzo szybko. Cyberprzestrzeń to jest nowa jakość w stosunku nawet i do lotnictwa. Tutaj rzeczy dzieją się, tutaj zdarzenia mają miejsce w ułamkach sekund. I wymiana informacji jest kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeżeli my będziemy się wymieniać informacją zbyt wolno, to tak naprawdę wymienimy się tą informacją już po zaistnieniu zdarzenia. By wymiana informacji była błyskawiczna, a cyberprzestrzeń Polski bezpieczna, konieczne jest ciągłe doszkalanie, nawet najlepszych ekspertów. Dlatego potrzebne są takie inicjatywy jak ta Ministerstwa Obrony Narodowej. W letniej szkole cyberbezpieczeństwa w Juracie biorą udział eksperci z resortów i instytucji zajmujący się zagrożeniami w sieci. Celem tej szkoły jest przede wszystkim wypracowanie wspólnych poglądów, jak i wypracowanie rozwiązań, które w najbliższym czasie będą możliwe do implementacji w systemowych rozwiązaniach związanych z poprawą systemu cyberbezpieczeństwa państwa. Najważniejsze, by uświadomić sobie i innym, że najmocniejszym ogniwem cyberprzestrzeni nie jest maszyna, informacje zapisane na dysku czy w chmurze, ani błyskawiczne łącze internetowe, tylko człowiek. To tam, w głowie człowieka, dzieją się rzeczy, które potem są przekładane na jego działania, tak? I w chwili, kiedy ten człowiek będzie dobrze wyedukowany, świadomy zagrożeń, które są w cyberprzestrzeni i świadomy całego świata, którego dzisiaj otacza, to on będzie podejmował decyzje, które są adekwatne do tej świadomości. Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa jest kolejnym elementem zainaugurowanego przez Resort Obrony Narodowej programu CyberMil.pl. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii oraz Inspektoratu Informatyki. Pierwszy etap konsolidacji tych zasobów jest już za nami. Drugi etap zakończy się z końcem czerwca. Te struktury już dziś działają razem. Po wakacjach rozpocznie działalność wojskowe ogólnokształcące liceum informatyczne. Jego absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Dysponujemy świetną kadrą, ale zależy nam na tym, żeby Wojska Obrony Cyberprzestrzeni były liczniejsze. W związku z tym dziś rozpoczynamy tworzenie fundamentów rozwoju Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Wszelkiego typu inicjatywy, które poprawią cyberbezpieczeństwo, w oczywisty sposób poprawiają bezpieczeństwo militarne Polski i prywatne bezpieczeństwo Polaków. Jeśli w tym odcinku ma pojawić się Marcin Gortat, to nie może zabraknąć piłki, sali sportowej, no i parkietu oczywiście. Ale o tym sportowcu mówimy nie dlatego, że zdobył tak wiele w amerykańskiej lidze koszykówki, ale dlatego, że od lat zajmuje się promowaniem armii oraz weteranów. A jeśli o weteranach mowa, to przenieśmy się teraz do Rzeszowa, gdzie miały miejsce centralne obchody Dnia Weterana. Siódma zmiana w Afganistanie. Określana jest najbardziej brutalną i trudną.
Tam ciężko ranny został kapral Dariusz Liszka. Podczas patrolu nasz rosomak wjechał na tak zwany improwizowany ładunek wybuchowy. Podczas tego wybuchu cała załoga została ranna. Były to obrażenia wewnętrzne. W moim przypadku w wyniku obrażeń, których doznałem podczas tego wybuchu, lekarze musieli amputować mi lewą rękę na wysokości przedramienia. Podobnych historii jest znacznie więcej. Polscy żołnierze narażają życie niemal w każdym zakątku świata. Kiedy ten wybuch nastąpił, jechałem nieopancerzonym pojazdem typu Starf i odłamki po prostu przeszyły karoserię kabiny tego samochodu, no jak powiedzmy puszkę od konserwy, więc była wszechobecna krew, poszarpane spodnie i munduru zmieszane z ciałem, z krwią, no taki dosyć przerażający widok. Sierżant Janusz Raczy również został ranny w Iraku. Brał udział w największej po II wojnie światowej bitwie, jaką stoczyli Polacy, w obronie ratusza w Karbali. Niestety jeden z pojazdów zbliżających się do punktu kontrolnego nie chciał się poddać kontroli, nie zatrzymał się, rozpędzony, próbował się przedrzeć i mnie razem z elementami posterunku, z betonowymi zaborami po prostu zmienił. Dowódca tamtej akcji przyznaje, że nawet najlepsze szkolenie, które przechodzą żołnierze wyjeżdżający na misję, nie jest w stanie oddać w 100% tego, co żołnierze zastają na miejscu. Tutaj zawsze wiemy, że podczas szkolenia jest ten stop. Jeżeli coś jest nie tak, to możemy się zatrzymać i powtórzyć. Tam miejsca na powtórki już nie ma. Status weterana ma w tej chwili około 20 tysięcy osób. Przez 65 lat 115 tysięcy polskich żołnierzy i pracowników wojska wzięło udział w ponad 90 misjach i operacjach zagranicznych, w których poległo 120 polskich żołnierzy. 800 zostało rannych. Wielu z nich wzięło udział w uroczystościach z okazji Dnia Weterana. Wśród tych ludzi, którzy tutaj dzisiaj stali na tym placu, byli honorowani, byli odznaczani, są ludzie, którzy zrobili rzeczy wielkie i o tym państwo polskie pamiętać powinno. Dlatego rząd zdecydował o nowelizacji ustawy o weteranach. Tą ustawą objęci będą wszyscy, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu. Nawet ten od 1% do 9%. Wcześniej takiego wsparcia nie otrzymywali. Zwiększy się zakres wsparcia, jeżeli chodzi o leczenie. I to nie tylko leczenie urazów nabytych podczas misji, ale opieką otoczeni zostaną weterani również, jeżeli chodzi o inne urazy czy inne choroby. Na zagranicznych misjach służy 2000 polskich żołnierzy. W Afganistanie, Iraku, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, na Łotwie, w Rumunii i Republice Środkowoafrykańskiej. Jeszcze w tym roku polscy żołnierze wezmą udział w misji pokojowej w Libanie. W przyszłym roku polskie samoloty będą strzegły nieba państw bałtyckich, pierwszy raz bazując w Estonii. A naszym gościem jest Marcin Gortat, rewelacyjny sportowiec, koszykarz, ale jesteśmy tu ze względu na to, że Marcinie zajmujesz się też promocją wojska i weteranów. Witam cię serdecznie w naszym programie. Zacznijmy może od początku. Co robisz tu w Mińsku Mazowieckim? No przede wszystkim przyjechaliśmy spotkać się z samymi żołnierzami i porozmawiać z nimi, zaprosić ich na nasz mecz, który odbędzie się 13 lipca na Atlas Arenie w Łodzi. Gortat Team kontra Wojsko Polskie, dlatego jest to duża inicjatywa i mam nadzieję, że będą również reprezentanci z Mińska Mazowieckiego. A zrobiłeś niewiarygodną rzecz. Przez ponad godzinę przyciągnąłeś uwagę młodych ludzi, którzy tu przyszli razem z rodzicami. Na czym polegają te spotkania z młodzieżą? Przede wszystkim chcieliśmy podziękować żołnierzom i rodzicom tych dzieci za to, co robią, za służbę i za poświęcenie dla naszego kraju, za bycie w ciągłej gotowości. Myślę, że to jest coś, co my dzisiaj nie doceniamy tak naprawdę w Polsce. I ja już tak troszkę brzmię jak taka stara płyta, która ciągle gra i powtarza to samo, ale myślę, że ta rzecz, którą zaciągnąłem troszeczkę z doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, sprawia, że dzisiaj na żołnierzy w mundurze trzeba spojrzeć troszeczkę inaczej. I
Przede wszystkim chciałem porozmawiać z dziećmi, spędzić z nimi troszkę czasu, rozdać parę rzeczy, gadżetów, koszulek, bo to są rzeczy zawsze miłe dla dzieci. Jestem przekonany, że część naszych widzów śledzi Twoją karierę. Trzyma kciuki. Czy możesz nam zdradzić, jakie mogą być kolejne losy Marcina Gortata na parkietach? Zobaczymy. Zobaczymy. Moja decyzja będzie podjęta w czasie, kiedy będzie otwarte okno transferowe. Okno transferowe na podpisywanie tak zwanych wolnych agentów będzie 1 lipca. Oczywiście nie muszę tej decyzji podejmować 1 lipca, ale no, tak jak podejmę ją, kiedy będę wiedział, jaka będzie moja rola w zespole, ewentualnie w jakim wymiarze czasowym miałbym grać, czy jeżeli w ogóle miałbym grać, bo może być również tak, że żaden zespół nie zadzwoni. Trzymamy kciuki, no i dziękujemy w imieniu żołnierzy za promowanie Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję. Żołnierze mają czas na szybkie pięści, no to my mamy czas na szybkie strzały, czyli na podsumowanie pozostałych informacji w wojskowym skrócie. Na początek Bruksela i spotkanie polskiego prezydenta i ministra obrony narodowej z sekretarzem generalnym NATO. Rozmowy dotyczyły m.in. planów zwiększenia amerykańskiej obecności militarnej w Polsce. Te rozmowy pomiędzy nami a Stanami Zjednoczonymi, o których już kilkakrotnie informowałem pana sekretarza generalnego, trwają od pewnego czasu. Naszą wolą jest, aby ta zwiększona, mam nadzieję, w przyszłości obecność amerykańska wpisała się właśnie w tworzenie bezpieczeństwa w naszym regionie, ale przede wszystkim wpisała się w działania sojusznicze realizowane pod auspicjami Sojuszu Północnoatlantyckiego, którego wszyscy jesteśmy członkami. NATO zainwestuje 260 milionów dolarów w duże projekty, które mają na celu wsparcie amerykańskich sił w Powidzu w środkowej Polsce. To duża i znacząca inwestycja ze strony Sojuszu, która umożliwi rozmieszczenie amerykańskiego sprzętu w Polsce, pozwalającego na pozostawanie w gotowości bojowej. To pokazuje, że obecność Stanów Zjednoczonych i obecność NATO w Polsce, obie są ze sobą mocno powiązane. Teraz amerykańska obecność wojskowa w Polsce jest rotacyjna. We wrześniu ubiegłego roku w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na wspólną budowę bazy, która mogłaby nosić nazwę Fort Trump. A jak już jesteśmy przy amerykańskiej armii, to mamy prezent dla Państwa. Konkretniej mówiąc, film Made in USA o współpracy wojskowej. My name is Jordan Lyon. I'm a first lieutenant, part of the 278th Armored Cavalry Regiment in the United States Army. And I am proud to serve here in Polska. American soldiers serve shoulder to shoulder with our Polish allies. Our mission is clear, to safeguard Poland and the NATO alliance, to defend against and deter threats to our allies, to make us all safer, and we take it very seriously. What many of you may not know is how many US forces are actually in Poland. We have US Air Force components throughout Poland. We have a U.S. Army Armored Brigade Combat Team in several locations across the country. In Rzeszów, we have a multinational battle group with our NATO allies. Did you know there are so many American troops throughout Poland? Our presence in Poland is enduring. There are currently over 4,000 American soldiers in Poland at all times. At all times. We are and will be here, together, on Polish soil. And our enduring presence here in Poland is growing, unlike anywhere else in the world. We train alongside our Polish and NATO colleagues, and I can assure you we are ready to defend against and deter any threats to Poland and our NATO allies. A strong Poland is a strong USA. Silniejsi razem! Przyspieszamy kroku i ruszamy na sprawdzian, czyli ćwiczenie Noble Jump 2019. W Polsce i w Niemczech trwa wojskowy trening, który sprawdzi gotowość sił natychmiastowego reagowania NATO do szybkiego przerzutu. Elementy tzw. szpicy będą przerzucone na poligon w Żaganiu, a tam już będzie na ostro, czyli ćwiczenia strzelania z ostrej amunicji. Celem Noble Jump 19 jest sprawdzenie zdolności dowództwa NATO i państw sojuszniczych do przemieszczania komponentu lądowego. Tu kończymy program. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy oczywiście żandarmom z oddziału specjalnego w Mińsku Mazowieckim i oczywiście zapraszam za tydzień na tę samą godzinę. Do zobaczenia.